Niebawem budynek zamkniętej rok temu szkoły podstawowej w Becejłach zostanie otwarty, ale nie wrócą tam uczniowie. Wkrótce z obiektu będą mogli korzystać mieszkańcy gminy Szypliszki, potrzebujący pomocy, wsparcia, terapii i rehabilitacji psychiatrycznej. W obiekcie działalność rozpocznie środowiskowy punkt Centrum Zdrowia Psychicznego. Wkrótce na terenie powiatu suwalskiego takich punktów środowiskowych powstanie więcej. Uruchomiony już w zasadzie został program pilotażowy w ramach Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Jest to program pilotażowy, który polega na takim środowiskowym modelu opieki psychiatrycznej i na zniwelowaniu stygmatyzacji tych chorych. Suwalskie Centrum jako jedno z 29 w Polsce i jedno z 4 w województwie podlaskim, złożone z poradni, dziennego oddziału, punktu zgłoszeń dla osób znajdujących się w kryzysie lub potrzebujących rozmowy albo po prostu wsparcia specjalisty, powstało już w Suwałkach, a lada moment jego punkt zacznie działać również w Becejłach. Zgodnie z ideą tego programu pilotażowego chcemy uruchomić takie środowiskowe centra zdrowia psychicznego w odległych miejscach od szpitala, żeby te miejsca były najbliżej miejsca zamieszkania pacjenta. Smoliniki, między innymi Becejły czy Szypliszki. Będziemy też rozmawiali z bliżeinami, bo naszym zdaniem to miejsce jest oddalone. Na czym będzie polegała działalność? Chcemy w tym punkcie stworzyć takie miejsca integracji. To będą miejsca, gdzie może przyjść każdy, porozmawiać z osobą, która będzie przedstawicielem tego centrum. To będą terapeuci, to będą rehabilitanci, to będą instruktorzy. To będą pielęgniarki, te osoby, które będą w tych punktach, będą się umawiały z tymi ludźmi, jeżeli będzie taka potrzeba. Natomiast jeżeli ktoś zechce po prostu przyjść i podzielić się swoim problemem, czy przyjść po prostu posiedzieć, napić się herbaty, poczytać książkę, pobyć razem, to my też do tego będziemy się przygotowywać. Z opieki Centrum Zdrowia Psychicznego skorzystać będą mogli wszyscy powyżej 16 roku życia, z wyłączeniem schorzeń wynikających z uzależnień. Jakie świadczenia będą realizowane? Program Centrum Zdrowia Psychicznego, czy ten program pilotażowy, tak naprawdę bardzo otwiera wszystkie możliwości. Te możliwości, które określone są w tak zwanym rozporządzeniu koszykowym psychiatrii, to jest rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych w psychiatrii, przeróżne formy, nie wszystkie są kontraktowane przez fundusz. Natomiast jeżeli chodzi o działalność centrum, my te wszystkie formy możemy tutaj wykorzystać. Nie ulega wątpliwości, że z pomocy specjalistów z zakresu psychiatrii, psychoterapii i rehabilitacji psychiatrycznej korzysta coraz więcej Polaków. Zaburzenia psychiczne, zdaniem profesora Gałeckiego, krajowego konsultanta w dziedzinie psychiatrii, spowodowały w ubiegłym roku aż 1/4 całej absencji chorobowej Polaków w pracy. Celem centrów jest zwiększenie dostępności do pomocy specjalistycznej, wdrożenie modelu środowiskowego opieki psychiatrycznej i niwelacja społecznej stygmatyzacji tej grupy pacjentów. Będzie tam personel medyczny, czyli psychiatrzy, psycholodzy, pracownicy socjalni, ale również będą asystenci zdrowienia. Czyli osoby bliskie i znane podopiecznym, a nawet byli pacjenci, których terapia już się zakończyła, ale ich doświadczenia i inny niż czysto medyczny punkt widzenia bywają w kontakcie z osobą potrzebującą wsparcia wręcz nieocenione. Szereg zaburzeń psychicznych, szczególnie takich chorób o przewlekłym jakby przebiegu jak schizofrenia, doprowadza do tego, że pacjent wycofuje się ze społeczeństwa, traci swoje dążenia, traci motywację, traci pewne umiejętności też społeczne i pomoc mu polega na tym, żeby te rzeczy przywrócić. Dlatego to się określa jako rehabilitacja, czyli jakby przywrócenie tych utraconych umiejętności. I w ten sposób będziemy działali, tylko przez te środowiskowe centra jakby zdrowia psychicznego będziemy starali się być jak najbliżej pacjenta, bo to powoduje, że że jest ze wszystkim łatwiej. Lepiej znamy jego potrzeby, on jest też na miejscu, nie jest wyrwany ze swojego środowiska.
Także mamy nadzieję, że będzie to, najbardziej efektywne podejście. Pomoc specjalistyczna w Centrum Zdrowia Psychicznego i jego punktach będzie miała inny charakter niż klasyczna wizyta u lekarza. My będziemy dążyli do tego, żeby jakby nasza interwencja, taka fachowa, powiedzmy, medyczna, terapeutyczna, była tam jak najmniejsza, szczerze mówiąc, żeby działały takie naturalne czynniki zdrowienia, takie jak właśnie kontakt z innymi ludźmi, jak na przykład terapia zajęciowa. Będziemy starać się wzmacniać te relacje takie międzyludzkie, które często są bardzo osłabione. No i często prowadzą właśnie do kryzysów psychicznych. To jest widoczne i w środowisku miejskim, ale również wiejskim. Centrum i jego punkty mają też odstygmatyzować wszelkiego rodzaju terapie psychiatryczne. Będziemy właśnie unikać tej stygmatyzacji w ten sposób, że nie będą to takie placówki stricte medyczne, tylko bardziej, nie wiem, klubokawiarnie, tak? Jakieś takie ośrodki wsparcia, coś w tym rodzaju. W przypadku Becej, a w późniejszym czasie również w Smolnikach, jednym z takich elementów może być na przykład dostępność pacjentów do księgozbiorów, które zostały w obiektach podziałających tu wcześniej szkołach.